niedzielny wieczór fani programu Rolnik Szuka Żony poznali końcowe pary uczestników tej edycji. Największe problemy z podjęciem decyzji miał Rafał. Ostatecznie zdecydował się na Dominikę, a po jego decyzji w sieci ruszyła lawina komentarzy. Tegoroczna edycja Rolnik Szuka Żony powoli dobiega końca. Intensywne emocje towarzyszyły widzom programu od samego początku. I choć pozostali uczestnicy szybko upatrzyli sobie swojego kandydata, to Rafał długo się wahał pomiędzy Anetą i Dominiką. Wiele wskazywało na to, że to Aneta jest faworytką w wyścigu do jego serca. Rafał jednak ostatecznie postanowił dać szansę Dominice. Rafał z Rolnika wybrał Dominikę. Kobiety nie kryły zdziwienia, tuż przed ostateczną decyzją Rafała, dużo pewniejsza wydawała się Aneta. Kobieta była zainteresowana bliższym poznaniem Rolnika i liczyła, że to właśnie ona dostanie szansę. Stało się jednak zupełnie inaczej i wybór padł na Dominikę. Zdziwiona uczestniczka od razu zalała się łzami, przyznając niemal od razu, że były to łzy szczęścia. Teraz para spróbuje stworzyć związek, jednak z pewnością nie będzie to łatwe dla obojga. Rolnik szuka żony. Fani skomentowali wybór Rafała, po podjęciu decyzji Rafał czuł ogromną ulgę. Teraz może skupić się na budowaniu relacji z wybranką. Para wybrała się na wspólną wycieczkę quadem, podczas której szczerze porozmawiali. Przed kamerami wybranka Rolnika zdradziła, że przed nimi teraz ogrom pracy, bowiem nie zakochała się jeszcze w Rafale. Wszystko jest jednak na dobrej drodze i wierzy, że może im się udać, podobnego zdania są internauci. Pod nagraniem ze wspomnianej wycieczki na social mediach programu Rolnik Szuka Żony zaroiło się od komentarzy. Fani mówią praktycznie jednym głosem, podkreślając, że Aneta była zbyt pewna siebie. Według nich Rolnik wybrał najlepiej jak mógł, bo Dominika to inteligentna, spokojna i ułożona kobieta, która idealnie pasuje do Rafała.